pożynek stawi. Każdy w mieście plac, gołębi orzy, kraków sławnie w skrzydłach wiatr. Kiedy gołąb płynie nad wawelski wrót, łatwo poznosz pana imię tu. Dzień dobry, witamy serdecznie w kąciku gołębiarskim. Dzisiaj króciutko weźmiemy was do naszego tutaj gołębnika celem uskuteczniania dalszej profilaktyki przeciwpasożytniczej w naszym tutaj pomieszczeniu hodowlanym. Chcieliśmy również, ja chciałem, no bo Katarzyna no lubi gołębie. Lubisz Katarzyna gołębie? Śmiało. Ale na obiad czy w gołębniku? I na obiad, i w gołębniku. I takie, i takie. Chciałem ja podziękować użytkownikowi Merx182, bo tutaj w ostatnim odcinku, kiedy psiukałem tym adrapem na te moje ptaki, zostawił po sobie komentarz, że no z tym adrapem trzeba uważać. Najlepiej popryskać tylko szpary i różne zakamarki w gołębniku, a na posożyty piórso specjalne krople na kark. Nie wiedziałem, ale uważam, tak mi się wydaje, że te krople będą lepsze. Będę musiał zakupić to, przeczytać w ogóle, jak to stosować, czy raz w roku, czy raz na miesiąc. One stosunkowo nie są chyba drogie. Jeżeli polecacie jakieś konkretne krople, to dajcie proszę znać w komentarzu. Jeżeli możecie, to napiszcie, czy to stosować raz w miesiącu, raz, dwa razy w roku, no. I będę bardzo wdzięczny. No. Poprawi to na pewno jakość i komfort życia moich ptoków. A jak już jesteśmy też w tematach gołębiarskich, to chciałem ja już uprzedzić fakty, bo tamten filmik nawet dosyć szybko szybuje z wyświetleniami w górę. Ja tam wspominam, iż to wróble najprawdopodobniej, bo nie wiem, ale tak podejrzewam, że wróble zaraziły mi stado tymi pasożytami. To nim tutaj trafi ten mój materiał przez przypadek w ręce Gazety Wybiórczej, to od razu zaznaczę, iż gołębiarze, nie hodowcy gołębi, nie mordują wróbli, nie mordują jastrzębi, ani żadnych ptaków drapieżnych, i ocenianie całego środowiska gołębiarskiego poprzez jakieś pojedyncze wybryki i akty bestialstwa na tych dzikich ptakach jest po prostu, no, nie na miejscu, jest głupie. Gazeta Wybiórcza, weźcie się puknij w głowę. Ja tutaj piję konkretnie do jakiegoś artykułu sprzed kilku lat, gdzie hodowca gołębi zamordował jastrzębia. Jacy to oni nie są straszni, ci hodowcy gołębi, co oni tym jastrzębią wyprawiają. Bójdy na resorach. To, iż jakiś człowiek, jacyś ludzie tak robią, nie może to dawać i wystawiać świadectwa całemu środowisku, wszystkim hodowcom, no. Gdzie sens? Gdzie logika? No, ale teraz chodźmy już do naszego gołębnika. Mojego gołębnika. Kupiłem coś takiego. Pierwszy raz będę tego używał. Mientalux mocny. Preparat do pielęgnacji gołębników. Bezpieczny dla ptaków. Czysty, suchy, pachnący gołębnik. Środek do utrzymania czystości w gołębniku, bezpieczny dla ptaków. Stosowanie zapewnia pochłanianie wilgoci, eliminowanie przykrych zapachów, dezynfekcję, poprawia komfort ptaków w pomieszczeniu. Działanie olejków eterycznych oczyszcza powietrze i ułatwia oddychanie. Konfekcjonowanie BHW Irbapol, co tu jest? Bałachowscy, spółka jawna. Tomice, ulica Polna 3B, Baniocha. Masa 2,5 kilo. Ale ja nie wiem, jak tego używać. No na pewno trzeba otworzyć, prawda? Trzeba otworzyć. A jak już jesteśmy przy tej dezynsekcji, oto tego używałem w poprzednim materiale. Ale tam mi poradził jeden użytkownik, aby krople używać na kark.
To nie wiedziałem nawet, nie miałem wiedzy na ten temat, że takie coś istnieje, takie krople. A profilaktycznie na robaki wewnętrzne to mam coś takiego. To też, aby ptaki miały ograniczony dostęp do, na przykład do pobrudzonego odchodami ziarka, to mam takie kratki. No a i tak, te wróble, tak podejrzewam, nie mam pewności, ale myślę, że to wróble. Kiedyś, jak miałem ten stary gołębnik, to po prostu trociny w duki dawaliśmy. To co tydzień było tak, te trociny były sprzątane, wymieniane. Raz w tygodniu. Garść trocin do każdej celi, do każdego duku. To chyba podobnie zrobię z tym. Dajcie znać w komentarzu, jak tego używać, czy ja to dobrze w ogóle robię. No. No i do dzieła! A tak w ogóle to jest połowa marca, jeszcze nawet jednego jajka nie ma. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi. To miejsce jest jakieś felerne. A jednego sezonu to miałem też tu problem z gryzoniami. Myszy mi ich, tak mi się wydaje, albo nawet może i coś większego, wynosiło pisklaki, bo były pisklaki na przykład, zabijało wręcz, a później patrzę, że rany ma, krew jest, tak jakby coś go, jakiś gryzoń go zaatakował, tego pisklaka. Ale to sobie poradziłem w ten sposób, że kupiłem odstraszacz na gryzonie. To pomogło na jeden sezon, ten odstraszacz. A później znowu te myszy tu wróciły. To kupiłem trutkę, ale taką porządniejszą, takie niebieskie kwadraty. No to w końcu pozbyłem się tych myszy tu. My tylko w tango siedzi, niebo za gołębie. Aha, ja tak powiem my. Gołębie to u nas, hodowla gołębi to można powiedzieć, że jest... przychodzi z dziada, pradziada. No i kiedyś nie było takich problemów. Nie stosowało się zróżnicowanej diety, tylko pszenicę dostawały gołębie. Czasami kukurydzę, rzepaku, grochu. No to niby nie była cały czas pszenica. Była czasami ta dieta urozmaicana, ale gołębie na przykład, nie wiem, potrafiły chodzić po podwórku, po obejściu, wody z gnojówki się napić i wszystko było w porządku. A jeżeli chodzi o dodatki do wody, to dziadek mówi, że czasami witaminę C tylko dawał. A tak jak mówił, jeżeli prawdę, bo może trochę wyolbrzymiał, ale tam w Krakowie trzymał na przykład na strychu maściuchy. Maściuchy, staluchy, to mówił, że mu dolarami płacili za komuny wtedy, dolarami za czerwone maściuchy. O, nie starczy mi na wszystkie duki, trzeba może bardziej, o, po jednej garści. No ja dawałem po jednej garści, jedna garść na duk za mało. To dałaś po pół, bo to już mam końcówkę. Taki były kiedyś jakieś bardziej wytrzymałe. Pamiętam, miałem parę bocianów. I to będę chyba do końca życia wspominał te parę. Taka była para parzysta, ten samiec z samicą, że tu jeszcze jednych młodych nie skończyli karmić. Jeszcze dokarmiały młode, a już na nowych jajkach siedziały. Takie miałem kiedyś bociany. No. Dajcie znać, jak tego w ogóle użyć. Ja to użyłem tak, jak kiedyś trocin używaliśmy.